Miejscem papieskiego spotkania z łomżyńskim kościołem, rolnikami i Litwinami była rozciągająca się pośród nowych osiedli mieszkaniowych Łomży rozległa dolina ze wznoszoną na jej skraju monumentalną świątynią Miłosierdzia Bożego. To właśnie u jej stóp wybudowano ołtarz, przy którym modlił się Ojciec Święty, a wraz z nim rzesze wiernych. Zaprojektowane ręką autora kościoła, profesora Konrada Kucza-Kuczyńskiego, wyniosły na 5 metrów, stał się również sarkofagiem bohaterów łomżyńskiego września 1939 roku i poległych w czasie okresu ciemnych lat okupacji. Tam bowiem z zajętego pod kościół byłego cmentarza wojskowego przeniesiono szczątki obrońców Łomży. Głównym elementem ołtarza stał się ważący 16 ton lity głaz w kształcie łodzi i nastawa ołtarzowa utkana z kilkunastu tysięcy róż i goździków. Spod krzyża zamontowanego na wznoszącej się na 54 metry wieży świątyni na ołtarz niczym promienie Bożego Miłosierdzia opadały białe i czerwone linie. Na stopniach powstającego Domu Bożego Ojca Świętego powitał i do urządzonej tam zakrystii zaprosił pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła, ksiądz prałat dr Radzisław Henryk Ambroziak. Papież Jan Paweł II pobłogosławił wznoszoną świątynię, a stawiając swe stopy w jej wnętrzu uświęcił to miejsce, trwale wpisując się w historię Miłosierdzia Bożego w Łomży.